rana, którą zadał generałowi Bemowi ten przeciwnik wtedy, była na tyle dokuczliwa, bo ranił go w udo, kula uwięzła w kości i nie dało jej się w żaden sposób ówcześnie wyjąć. Kilka razy był operowany później we Francji, w Wielkiej Brytanii. Ta kula tkwiła aż do śmierci generała Bema. Rana nigdy się nie zagoiła. Jeśli w tarnowskim mauzoleum spoczywają zwłoki generała Bema, to znakiem rozpoznawczym będzie stwierdzić, jeśli by były wątpliwości, czy kula ołowiana tkwi w jednej z kości udowy generała Bema. Patrzę tutaj na portret generała Bema i tak się zastanawiam, był przystojniakiem? Nie był. Był bardzo niskiego wzrostu, był blondynkiem o niebieskich oczach. Charakteru był, że tak powiem, nie najlepszego, jakby można powiedzieć. Czyli odbrązawiamy postać generała. Bardzo uparty, nawet w pamiętnikach Batowskiego z okresu Wiosny Ludów, kiedy Bem przyjechał z emigracji z Francji do Lwowa, jest napisane, że jest bardzo dufny w siebie, a nawet bym powiedział, że hochsztaplerem. Powiedział powstańcom we Lwowie, że do dyspozycji rząd francuski przeznaczył 200 tysięcy franków do jego osobistej dyspozycji, a nie miał ani grosza przy duszy. Także, żeby wyjechać ze Lwowa, później do zrewoltowanego Wiednia, a dalej na Węgry, prosił usilnie Batowskiego, żeby załatwił dla niego zbiórkę pieniężną w wysokości 900 zł reńskich. Tych pieniędzy oczywiście mu nie dano, ale w każdym bądź razie był biedny jak przysłowiowa mysz kościelna. Pieniądze Bema się nie trzymały. Na emigracji po upadku powstania listopadowego imał się różnych zawodów. Był wydawcą. Nawet zajmował się sztucznym wychowem kurcząt, co chyba było prekursorską sprawą na ówczesne czasy. I Bem o tym sztucznym wychowie kurcząt we Francji opowiadał jednemu z oficerów na Węgrzech już podczas powstania w największym ogniu bitwy, kiedy kule latały dosłownie koło uszu i strach było stać, a Bem tą opowieścią zajmował oficera niejakiego Surmackiego. Oficer był tak skonfundowany, że miał niewielkiego w końcu człowieczka wziąć na plecy i uciekać z tego pola bitwy, no ale nie wypadało, bo był przecież to jego dowódca generał. Józef Bem, niewielkiej postury, trudnego charakteru, jedzie z Galicji do Warszawy, by uczestniczyć w powstaniu listopadowym. Ale tak naprawdę w jakiej bitwie można było go poznać jako walecznego człowieka? No właśnie, zgłosił się, upłynęło trochę czasu po wybuchu powstania listopadowego w 1830 roku. Zgłosił się dopiero do powstania w 1831, co mu nawet zarzucano. Jako dowódca zasłynął w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku. Tu jako dowódca baterii, artylerzysta. Otóż bitwa pod Ostrołęką była klęską. To nie było zwycięstwo, to była klęska powstania, armii powstańczej. Generał Skrzynecki, uciekając, cała armia już uciekała w kierunku Warszawy spod Ostrołęki, wydał rozkaz baterii wtedy podpułkownika Bema, żeby Rosjan zatrzymać. I bateria pułkownika Bema podjechała prawie że bezpośrednio pod linię wojsk rosyjskich, odprzodkowano działa i zaczęto ich ostrzeliwać bezpośrednio. Oczywiście ten brawurowy atak artyleryjski Bema osłonił odwrót armii polskiej spod Ostrołęki w kierunku Warszawy. Gdyby nie bateria Bema, prawdopodobnie, powtarzam, powstanie mogłoby się skończyć już 26 maja 1831 roku. Brawura pod Ostrołęką, ale powstanie trwa dalej, a właściwie dobiega końca. Są przypuszczenia, że Bem nie zasłużył się specjalnie w tej końcowej fazie powstania. Czy to prawda? Tak. Jest 6 września 1831 roku.
Rosjanie przechodzą Wisłę i atakują Warszawę od zachodu, czyli od strony Woli. Tam jest system fortyfikacji oczywiście. Sowiński w okopach Woli, chociażby przypominam, sowiński generał bronił jednego z fortów. Generałowi Bemowi, już wtedy generałowi, powierzono dowództwo nad całą artylerią. Bem powiedział tak: dopóki ja dowodzę artylerią, śpijcie spokojnie. Warszawiakom żadna krzywda się nie stanie. I 6 września 1831 roku o godzinie 6 rano zaczął się atak wojsk rosyjskich na fortyfikację Woli. Adiutanci szukają generała Bema, dowódcę całej artylerii. Artyleria całe, wszystkie działa są zgromadzone, prawie wszystkie działa, ten odwód artyleryjski na folwarku świętokrzyskim, czyli przy dzisiejszej ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie. Generała nie zastali adiutanci ani w jego kwaterze, ani w dowództwie, nie ma. Po prostu zniknął, rozpłynął się. Wobec tego te działa z tego folwarku świętokrzyskiego, ktokolwiek z dowódców przyjedzie, bierze sobie te armaty, które mu są potrzebne. Bem zjawia się dopiero około godziny 8, kiedy już poszczególne forty Woli padają. Gdzie był? Co robił? To jest zagadka, że tak powiem, niewyjaśniona do dziś dnia. Studiowałem dość pilnie wszystkie pamiętniki i wszystkie dokumenty na ten temat. Bem nigdy się na ten temat osobiście nie wypowiadał. Jego adiutant, bardzo wierny adiutant Ekielski, notabene z pochodzenia krakowianin, i Janka, drugi z oficerów, piszą następującą, moim zdaniem, legendę. Generał Bem poszedł obserwować na kopułę kościoła luterańskiego przy ulicy Królewskiej w Warszawie, jak wygląda sytuacja. Kościelny miał zamknąć kościół i Bem z tego kościoła przez 2 godziny nie mógł się wydobyć. Rozbijał szyby w kościele, hałasował, strzelał, nikogo nie było. Tłumaczyłoby to poniekąd zniknięcie w 2 najważniejszych godzinach generała Bema przy obronie Warszawy. Ale to nie jest prawdą. Otóż doszedłem do tego, że w kościele luterańskim na ulicy Królewskiej, na tej kopule, były całodobowe posterunki oficerów sztabu generalnego. Nikt, żaden kościelny nie mógł go tam zamknąć, bo całą dobę tam były dyżury. Więc Bema na pewno na kopule kościoła luterańskiego w Warszawie w dniu 6 września 1831 roku od godziny 6 do godziny 8 nie było. Być może za tym stoi jakaś tajemnicza kobieta. Nie, wątpię, żeby to stała kobieta. Otóż Bem, tak samo jak i oficerowie, później uczestnicy powstania listopadowego, jeszcze przed wybuchem powstania, chodzili do 2 uroczych knajpeczek w Warszawie na Starym Mieście. Te knajpeczki nazywały się jedna Honoratka, a druga Dziurka Marysi. Bardzo wdzięczna nazwa. Być może, że w tejże Dziurce Marysi przebywał Bem w ten fatalny ranek 6 września 1831 roku. A jednak kobieta. Wielki Bem, bohater 2 narodów, uczestnik Wiosny Ludów. Panie Kazimierzu, to co tak naprawdę, czego tak naprawdę dokonał generał Bem, że jest wielkim, zasłużonym człowiekiem dla Węgrów? Właściwie nie ma miasta, czy nie ma miejsca na Węgrzech, gdzie by o Bemie nie pamiętano, gdzie by nie było miejsc poświęconych jego pamięci. Otóż rzeczywiście, Bem na Węgrzech jest znany w każdym większym mieście. Jeśli nie ma tam ulicy, to prawdopodobnie stoi pomnik generała Bema, jeśli nie ma ulicy imienia generała Bema. Otóż podczas węgierskiej Wiosny Ludów, czyli tego największego węgierskiego zrywu narodowościowego, tak u nas było powstanie listopadowe, tak na Węgrzech lata 1848-49, to jest ten wielki zryw narodowy. Bem po upadku rewolucji w Wiedniu, w przebraniu prawdopodobnie woźnicy, wyjeżdża na Węgry.